Hej, polecam do serii Marvel Avengers. Ostatnio. Na chimerę. Nie ja, on. Czyli... Ostatnio Kamala odkryła Hej Kariera, Chimerę i na niej Hulka, Bruce'a Bannera. I razem po długiej namowie, pokazaniu dowodów, jakie mamy na pana Talgota. Talgot? Talno? Talno? Nie pamiętam. Po namowie, pokazaniu mu to, co na niego mamy, idziemy, szukamy Jarvisa, żeby znaleźć pana Tonego Starka. I sprawdziłem, i niestety muszę się przyznać do pomyłki, to nie jest Riddle, to co po, ten koleś, co będzie zły, ten Talgot, Talnot, tylko to jednak będzie MODOK. No bo faktycznie MODOK jest przywódcą AME. Odstraszył ruch oporu? Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, żeby ktokolwiek tam był, Kamalo. Nasz wielkolud miał bliskie spotkanie z kilkoma agentami SHIELD, ale potem... nic. A, no tak. I jeszcze na szybkie zatrzymanie, bo nie wiem, czy mi mikrofon łapie. Dobra, łapie, musiałem szybko sprawdzić, bo to jest ważne. Po tym, jak miałem ostatni raz niemy odcinek z... Tomb Raidera Ryzen, to jestem przeczulony na tym Chyba coś punkcie. znalazłam. Dobra, pokazuj. Trochę tu ciasno. Uważaj na głowę. Proszę, pomogę ci. Dzięki. Nie, dam sobie. Przed nami jest otwarta przestrzeń, tam powinno być wejście. Ekstra. To jak w zasadzie Jarvis wygląda? Trochę jak stary twardy dysk z 1998. Dobra, inne pytanie. Jak wygląda twardy dysk z 1998? O Boże. Dobra, to na razie poczekam, bo chciałem coś jeszcze powiedzieć. Rety. Możliwe, że wspominałem o tym. O, 30 koniecznych. W poprzednim odcinku, ale teraz jeszcze wspomnę raz. Ten moment jest drugim grywalnym jakby momentem w grze w becie. Pierwszy to był most, drugi było tu, a później mamy chyba do dyspozycji 20 misji. Albo jeszcze kawałek jest grywalny, ale nie pamiętam. Ale później są tylko takie misje poboczne, żadnej fabuły nie ma, bardzo się zasmuciłem, ale no teraz już jest pełna. I jeśli jeszcze... Znaczy wiem, że była aktualizacja, która naprawiała kilka błędów. I to co zauważyłem, jak grałem przedwczoraj, premierę jak grałem, Kapitan Ameryka miał jedną nieprzetłumaczoną kwestię i bardzo możliwe, że to jest związane z tym, że oni wrzucili Bingo! ścieżkę audio z bety. Więc zobaczymy, jak to będzie. Nareszcie. Jesteśmy już blisko. O rany. Całkiem zaspawane. Mamy go. Wezwać oddział bezpieczeństwa. Doktorze Banner, co robić? Uciekaj. Co? Uciekaj! Teraz się pobawimy Hulkiem. Podgłośnię sobie tylko. Tak, Hulk ma gniew. Jest nadzwyczaj potężny. Co to znaczy nadzwyczaj potężny? Ciężko będzie go pojmać. Co wiem, Hulk jest uważany za jedną z najsilniejszych postaci w uniwersum Marvela. Niedobrze. Niedobrze. Kurde.
Poddaj się! Ostrzegaliśmy cię! Tutaj Asharoi się od żołnierzy AIM. Jak oni się to dostali tak szybko? Chyba czasem ulubiony cios. Miażdżyć. Nie mogę. No puść tą tarczę! No. Co tam się dzieje u diabła? O, patrz już tutaj. Jest. Padli. Wracamy do bazy! Wracamy do bazy! Nie? To ty? Mam nadzieję, że to ty. Mam nadzieję, że zabrałeś ciuchy na zmianę. Czyli powiem tak, jak się... A właśnie, bo ja tutaj długo utknąłem, kombinowałem. Wiem, że tu trzeba. Tu. Po twoim milczeniu zgaduję, że cię to nie bawi. Spoko. Bruce chyba też nie lubi moich żartów. Nie, Bruce! Dobrze, dobrze. Nie będę już mówić o... gościu w okularach. Kiedyś w ogóle była na PS2, była gra Amazing Hulk. Fajna była, bo można było polatać Hulkiem i pomiażdżyć miasto całe. Jak miałbym być szczery, właśnie brakowało takiego motywu, że Arias się Bruce'em, chodzi się incognito. Bo to zawsze właśnie fajne było w całej historii Hulka, że Hulk jest tak naprawdę... A i w ogóle taka ciekawostka, Hulk jest inspirowany historią Mr. Jekyll and Dr. Hyde? Jeśli dobrze pamiętam nazwę. Tam też jest właśnie bardzo podobny... Co? O kurde, masz rację. To nie wygląda jak coś tymczasowego. Historia jakby o bitwie dwóch świadomości. Hej, wszystko gra? Aha, czyli okej, chyba. O rany. Ja w ogóle, ja mam pytanie. Hej, nie pojawiło się tu nagle. Oni tu mają bazy. On jest taki... Musimy go znaleźć i stąd pryskać. Tak, dobrze, już mogę. On jest taki poobijany? Jeszcze jedna rzecz. Bo mi się tak przypomniało. Właśnie, mamy jeszcze taki ciuszek. Przełom. O, nie. Ten mi się nie podoba. Ten jest lepszy. Mamy coś do wyposażenia? Tak, mamy inny kręg.
komponenty, ale to nie daje nic nam innego. Wytrzymałość 2. Ma większą biegłość, odwaga. A ciekawe, po co jest odwaga? Dobra, nie ma. Dobra, kop. O! Teraz mamy coś lepszego. Wzmocnienie, ale takie 6-6, wytrzymałość. Daje nam 3 do determinacji. Nadal nie wiem, co daje nam determinacja. A! Współczynnik obrony. A to co nam zwiększy? Nie, no dobra, to weźmiemy ten współczynnik obrony. No właśnie nie mam sprzętu wyższej mocy. 6. A 7 jest. Przepraszam, jest tu. Wytrzymałość, współczynnik. Współczynnik bohaterstwa, dobra. To jedziemy dalej. Jak już się stąd zabierzemy, wezmę bardzo długi prysznic. To musi być archiwum. Przed nami. Do pani zaskoczę. Ale tu pamiętam, że były... Właśnie. To jest potrzebne do ulepszania tych ekwipunku całego i artefaktów. A tu jeszcze. Czy ja w ogóle muszę to tłuc? Na co jest? A, bo sprint, dobra. Sprint trzeba włączyć. No właśnie, zapomniałem, że w tej grze trzeba sprint włączać. Nie. Tak? O, może coś lepszego. Nie ten guzik, ten guzik. Nanity. Po prostu większa moc, dobra. Aim chyba przejęło to miejsce. Sądzisz, że pan Stark tu jest? Tak, myśli co innego. Może przejdę przez kanały wentylacyjne i... Tak, można i tak. Wszędzie są ludzie AIM. Odwróć ich uwagę. Ja znajdę drogę. Ona próbuje się... Wszędzie rozstawili strażników. To może być kiepski pomysł. Szlak! Zaraz nas tu zamkną! O, oh, fuck! Weszłam! Te kanały wentylacyjne są ogromne. Wygląda, jakby AIM zbudowało bazę wokół oryginalnego archiwum. Wszystko jest nowe. Bum! Wezwano dodatkowy personel bezpieczeństwa. Ała! W kierunku
windy zmierza spora grupa gości. Ała. O, ty jeszcze żyje. Uważaj, AIM dysponuje sporą siłą ognia. Powinieneś zobaczyć, ilu żołnierzy mają tutaj w środku. Zdecydowanie zwróciłeś ich uwagę. Aha, takiego dużego nie mogę podnieść. Bitch! Impuls aktywny. 16% szans na otrzymanie obrażeń z powodu wybuch, który ogłusza wrogów. Czyli jak oberwę, to jeszcze ich ogłuszę. Wiem. Sektor gamma. Lekka likwidacja kombinacji zadaje do obrażeń gamma, a przy zadaniu... No dobra, fajne. No już. Halo, założyłem. No założyłem. A, jeszcze muszę to wzmocnić. Dobra, już mogę. Doktor Bane, stójcie! Cofnąć chodniki, ewakuować badanych do obszaru numer 3. Carlton tu jest? Wejście narażone na niebezpieczeństwo. Nie, gdzie to? Na najwyższym piętrze trzymają coś ważnego. Spotkajmy się tam. To może być archiwum. O, drzwi. Nic go nie zatrzyma! Boże, jaki on wielki! Och, dziękuję! Posiłki wysłane na poziom administracyjny. To na parterze. Chyba nie wiedzą, że tu jestem. Doktorze, wiem, że pan mnie słyszy. Nie. Proszę, musi pan z nim walczyć. Nie chcę pana strzepić. Hulk! Mio! Szczyć! Bum!
Chodź, pójdziesz ze mną. Masz prezent! Chodź. Zagramy w piłkę. Tam są drzwi. Nie wykorzystam. Mam punkt jakiś? O, mam punkt. Właśnie mam pytanie. Umiejętności. Te mistrzowskie. Co trzeba? 15 poziom. Aha. A te specjalne? Aha, to są do tego. Dobra. Specjalności to jest do tego. Aha. Też widzę, jak się będzie mogło rozwijać. Ale na piątym. O, dobra. Walka. Ciężkie tak. Letki, a nie, wściekłość. U Halka idziemy wściekłość najpierw. Tylko wzmacnia. Ale trzeba w to. Według mnie u Halka wartość właśnie w gniew. Jakby nie patrzy to jego specjalność. Droga na górę prowadzi przez laboratorium. Trzeba się przebić przez serwerownię. Nie jest pan sobą. Nie jest pan tym potworem, doktorze. Nie chciałby pan, żeby te badania przepadły. Gówno prawda. O! Poświęcam mu tarczę, dawaj. A właśnie, on teraz ma taki znaczek promieniowania nad sobą. To jest właśnie związane z efektem tej rękawicy. Nie rękawicy, tylko ręki. Nanitów? Mięśni? Nie pamiętam. Grzmot. Idealny unik. Tak, wyrzuć to proszę cię. Dziękuję. Przeszkadzaj mi te śmieci. Boom, bitch! Wciąż mogę panu pomóc. Ha, jasne. Mhm.
Trochę głupio chyba zużyłem to jednak. O nie! Znaczy ja wiem, co nas czeka na końcu tej całej rozwałki. Ja mam pytanie, gniew nas leczy? Nie dowiem się. Ale mam wrażenie, że gniew nas leczy. Pozwól mi sobie pomóc, Bruce. Wciąż nie jest za późno. Tak, tam trzeba iść, a ja sobie pójdę tutaj. A właśnie. Tutaj mi nie było wtedy. Hop. O, znaleźliśmy nagranie. Czyli chętnie. Pierwsza rzecz, tak. Wyposażenie. Zobaczymy, czy mam coś lepszego. No, dziewiątka, siódemka, no to nie jest lepsze. Nie daje efektu, to nie, ale lepszy kręgosłup. Stark, wytwarza wagi, wstrząs wagi letkiej. Letka likwidacja. A, fajne. Jeszcze może to wzmocnimy, co? Dobra, teraz tak. Było jeszcze znajdźka. Ale które to było? Nie to. Przesłuchanie. Nie, to jest... Nie, i to też nie to. A może mi się wydawało? Może mi się wydawało. No nie jest. Tak, dobra. O fakt, teraz wypadam, na sobie nie zawsze pożałem. Fak. Co się rzuca? Tak. Jestem w jakimś laboratorium terigenezy. Co to jest? To jest to, co cię spotkało. Tylko dziwię się, że nie byłaś w kokonie.
Aha, jednostki, dobra. Ha, krok do przodu. Oni trzymali tutaj Inhumans. Co się stało? To tutaj ich krzywdzili? Hulk, proszę cię, zniszcz to miejsce! Zmiażdż! Złapać go! Wiesz, jaka jest prawda, Banner. Jako jedyny. Teraz naprawiamy szkody wyrządzone przez Avengersów lata temu. To była nasza wina. Teraz wszyscy ci Inhumans mają szansę na lepsze życie. Wciąż możemy ocalić Inhumans od ich losu. Oni pragną lekarstwa. On kłamie! On wcale nie chce nikogo ratować! Żałuję, że musiało do tego dojść. Widzę, że z nim walczysz. Nie chcesz być tym stworem, ale jesteś za słaby. Obaj jesteście za słabi. Ciekawe, ile mamy tych syntetycznych już rozwalonych, bo miał być milion na ten tydzień. Ile ich tu jest? Dobra, szybko zrobimy sobie umiejki. O właśnie, to jest, mamy tu fajniejsze rzeczy jakieś. Wzmacnia wartość. O! Zgotować się! O, lepszy, ten, lepszy krata. Impuls zwinności, szanse na idealne, unik, no, to jest nawet fajne. Pamiętam, że był taki chyba jeszcze guzik. Co on najlepszy sprzęt miał niby zakładać, ale nie jestem pewien. Uważasz? No. Jeśli ty nie możesz powstrzymać Hulka, ja to zrobię. Nie mam wyboru. No, no! Get out of there! No właśnie. Bardzo możliwe, że... Ale akcja! Archiwum! To musi być droga do środka. Hulk, chyba znalazłam archiwum pana Starka. Spróbuję je otworzyć.
zauważyć. Powstanie AIM. Dobra. Powstanie AIM. Kolekcje. A teraz szukaj tego. Nie, a zanie. Słuchanie. Teraz znać ten nowy fragment, no nie? Chyba to. W ciągu zaledwie 5 lat firma Advanced Idea Mechanics opanowała praktycznie wszystkie rynki technologiczne. Od elektroniki osobistej i urządzeń medycznych, aż po pojazdy autonomiczne. Przyćmiła konkurencję przyprawiającym o zawrót głowy katalogiem nowości i niezwykle wydajnym łańcuchem dostaw. Teraz AIM zamierza zmienić życie większości mieszkańców planety. Olbrzymia większość wynalazków firmy zrodziła się w umyśle jej genialnego prezesa, George'a Tarletona. Ale równie ważną rolę odegrała jego partnerka i dyrektor technologii Monica Rapacini, która stworzyła słynną już grupę do spraw badań i rozwoju. Dzięki ich współpracy firma zdobyła wiele lukratywnych kontraktów rządowych. Przepraszam, ale proszę tylko okno otworzyć, ale niedługo będziemy kończyć, bo... Muszę doprowadzić zasilanie do drzwi. Wygląda na to, że jest tam jakiś... I na przykład w demie, no będę to nazywał demo, ale to była beta. Dopiero tutaj mogliśmy sobie pograć właśnie Kamalą. O właśnie, przełączniki. Do roboty, Kamala. Tu. O-o! Uruchamianie generatorów. Teraz pewnie już wiedzą, że tu jestem. O, cześć. Są jakieś szanse, że chcesz mnie zabić? Szlak, chyba będę musiała walczyć. Weź się w garść, pan. A ja nie mam... Jest źle, bo mi się patro zlotkuje. Nie. No to piąteczka. Chyba muszę wcisnąć wszystkie przełączniki, żeby wyłączyć zasilanie. Dobra. Bo ja tak. Punkcik wpadł. O, czemu nie mogę? Piąty dopiero. Gający chwyt, bujanie, dobra. Tak, wszystko jest mniej więcej na tym piątym? Tak, dobra. Nie ten guzik. Nie ten guzik. Ten guzik tu. To jest ważne u Kamali, to. Bo to się przydaje, bo to można nimi chwytać i rzucać. Jeszcze tak, tu? Nie to. Wyposażenie i bans... Ale nie. Kamala się nie ma nic fajnego. Chyba. O fuck! A, bo pamiętam jak to się szło. Tak, tak. Ja źle poszłem. Dość tego obijania się, Kamala. Zajmij się przełącznikami. Dobra, jest. Not a
Nie. No fuck. Ale typek jest wkurzający ten. Nie tu. Chyba jest. Chodź tu, zajebę. Mam cię. Teraz tak. Tu. Fiu. Ej, ten guziczek. Muszę zająć się przełącznikami i zobaczyć, co jest w tym archiwum. Jejku, to już chyba ostatni. Tak czy nie? Systemy dodatkowo aktywne. Wszystkie jednostki sprawne. Odblokowano przejścia. Bo jak drzwi powinny być teraz otwarte. Ja jakby dążę tutaj, bo tu się coś zaraz fajnego będzie. Obyś tu ciągle był, Jarvis. Może... Jak to się mi sens? Właśnie gdzieś pośród tej sterty odjechanych rzeczy Avengersów. No właśnie. Skup się, Kamala. Musisz znaleźć jakąś wskazówkę. To jest powód, z czemu ja chciałem tutaj bardzo, to jeszcze w tym odcinku, bo tutaj jest takie fajne zwiedzanie. To chyba należało do Thora. Może to tajna dźwignia? A, nie. To tylko kubek. W końcu coś lepszego. Tak, tylko większym mocem. Super. Po co komu piryt, jeśli stać go na prawdziwe złoto? Muszę szukać dalej. Pierwsze złoto Starka. No, jest. Pierwszy model! Ciekawe, czy zamierzał kiedyś wrócić po to wszystko. Ja chyba mniej więcej pamiętam, gdzie to jest. Abym pamiętał. Żebym przez przypadek tego nie włączył. Od Pepper dla Toniego. Wiem, że nie powinnam teraz wariować, ale chyba zaraz zwariuję. Gitara Toniego Starka. Pierwsza tarcza Kapitana Ameryki. Pierwsza tarcza kapitana.
Pokazywali ją podczas dnia A. Nie otwierasz przypadkiem jakiegoś tajnego przejścia, co? Warto chociaż spróbować. Nie, czy to przypadkiem... Nie, tu jest tylko chyba komiks, pamiętam. Właśnie. A co tu mamy? Dobra, tutaj. Tu. Tak. Jak ona dostaje do dupy rzeczy? Baza Avengers na zachodnim wybrzeżu. Ciekawe, czemu to zachował. Jarvis, gdzie on może być? My to spraw wszystko. Nie, ten karton trzeba znaleźć. I tu. Ale stylóweczka. Jak znajdziemy dysk z 1998, to skończymy. Jarvis. Nie wierzę. Jarvis. Muszę znaleźć Halka i zawijać się. Co tam masz, robaczku? Może oddasz to mnie? Abominacja. Nie wydaje mi się. Wielka szkoda. Witamy z powrotem w świecie żywych. Nie wyglądasz za dobrze. Do wszystkich jednostek. Znajdźcie dziewczynę i nie wchodźcie mi w drogę. Ale z abominacją... Tak. Z abominacją... Pobawimy się jutro. Okej, okay. O. Pobawimy się jutro. Więc na razie, cześć i pa!